Witaj, witaj. No jak ty się tam czujesz? No słuchaj, jak ty znowu mnie znalazłaś? No bo właśnie strażnica mi wpadła w ręce. Zdrowie psychiczne, jak może ci pomóc Biblia? No to powiedz, jak może pomóc ci Biblia? Jak ci Biblia pomaga? Jak ty No się ja źle wiem, czujesz? jak mi pomaga, tylko No to jak tobie powiedz. pomaga, bo powiedziałaś, że mogę przyjechać. Ja powiedziałem, że przyjadę na chrzest. Czy No. robisz coś w kierunku, żeby się ochrzcić u Świadków Jehowy? No, ja rozmawiam ze Świadkami Jehowy, tak, No ale rozmawiam. rozmawiasz, ja wiem, jak rozmawiasz, bo widziałem wcześniej na filmach, bo teraz poblokowałem to wszystko. Ale nie możesz To wejść na tak YouTube. rozmawiasz, że chcesz im głosić, głosicielom chcesz głosić. Tak rozmawiasz. No, czyli myślisz, że Bóg uzna to twoją formę głoszenia, skoro ma swoją organizację na ziemi proroczo nazwaną imieniem Bożym Jehowa. A nie, a właśnie jest taka w broszurze napisane, że Jehowa zgładzi wszystkich niegodziwców. Taka jest broszurka od was, od Świadków Jehowy. No to Jehowa tak. wkrótce zgładzi wszystkich niegodziwców. No a kto jest głównym niegodziwcem, jak myślisz? No, religię. Szatan jest głównym niegodziwcem i wszyscy Należy. ci, świat szatana, czyli ci, którzy nie należą do organizacji Bożej nazwanej proroczo imieniem Bożym Jehowa, no to jeszcze mają szansę, żeby się opamiętać, jest zgłoszone chociażby przez całemu światu, przez stronę JW.org. Także jest napisane, czyżby pozostali nie widzieli ani nie słyszeli, że jest zgłoszone, oznani są z tego Świadkowie Jehowy, to czego jeszcze szukać? A Ty kto też jest Bóg ci nie twoim będzie jeszcze zbawicielem? kimś innym posługiwał. No No kto? ten, co mówi Biblia, zbawicielem jest Jezus, to nie znaczy, żeby pomijać Jego Stwórcę, bo Jezus kazał się modlić do swojego Ojca. A przeczytaj sobie Jana 20, rozdział 17, werset. Masz Biblię pod ręką? Jana A przeczytaj. 20 rozdział 17 werset. Ewangelia Jana. Poczekaj, gdzie to mam? Dzieje apostolskie. Ewangelia Jana. Który rozdział? 20 rozdział 17 werset. Są też kół powiększające. 20 rozdział i 17 werset. Jest napisane. Przeczytam. Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. Czyli czyim Bogiem jest Bóg Jezusa? Bóg Jezusa miał tylko jednego syna, jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Nie miał córek, tylko miał jednego syna. Córek nie miał Nie stwórca. miał jednego syna. To przeczytaj Joba, pierwszy rozdział, szósty werset. Czy miał jednego syna w niebie? Tam jest napisane, że miał więcej synów w niebie. Synu Hiob. Joba przed psalmami. Mamy Hiob, który rozdział? Pierwszy rozdział, szósty werset. Pierwszy rozdział, szósty werset. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, czyli przed Bogiem, a Tak. wśród nich przybył też i szatan.
No, czyli Bóg zrobił zebranie w niebie, przybyli wszyscy synowie Boży, czyli aniołowie, są nazwani synami Bożymi, a wśród tych synów znalazł się również szatan, czyli ten zbuntowany anioł, zbuntowany syn Boży. A Jezus to jest pierworodnym synem Bożym, czyli pierwszym aniołem, którego Bóg stworzył. Czyli Jezus w niebie był nazwany synem Bożym. I na ziemi też został nazwany Synem Bożym jako człowiek. Dlaczego? Dlatego, że został poczęty przez Boga. Bogiem i matką Jezusa, ciało, które mu dała, była Maria, ale ojcem Jezusa był Jehowa, bo mocą swoją sprawił, że Maria zaszła w ciąży, czyli zaszła w ciąży od Boga. Ojcem był Bóg. Jeżeli ojcem był Bóg, no to Jezus też na ziemi jako człowiek był Synem Bożym. No i ten Syn Boży stał się dla nas ojcem za Adama. Jest nazwany również ojcem, bo i szatan jest nazwany Bogiem, żebyśmy nie... Słowo Bóg to jest, ma szersze znaczenie, to jest tytuł władzy. Hebrajczyków 2:13. Oto ja i dzieci, które dał mi Jehowa. No. Czyli Jezus ma dzieci. Dzieci, no my jesteśmy nazwani... No to czyim jesteś dzieckiem? Jesteś dzieckiem Jehowy, czy dzieckiem Jezusa Chrystusa? Dziećmi też są nazwane. No i na przykład apostoł Paweł mówi, że jadę odwiedzić swoje dzieci, nie? Czyli tych, których pozyskał. Apostoł Paweł też w tym sensie słowo dziecko Biblia używa nieraz... Używane są niektóre. Ja na przykład mam około 20 dzieci, czyli tych, co pozyskałem, ale nie są to ja nie jestem ich, można powiedzieć, ojcem jakimś duchowym, tylko tak po prostu zwykło się mówić, żeby wiadomo było, że kto je wychował, czy jak. Tak, ale pozyskałeś je do organizacji, nie do Chrystusa. Do Jehowy ich pozyskałeś. Do Jehowy, bo Bogiem Jezusa jest. Bóg Jezusa jest również moim Bogiem, bo Jezus powiedział: idę do Boga mego i Boga waszego, do Ojca mego i Ojca waszego. I dlatego Bóg Jehowa jest moim Bogiem i Ojcem, i również Jezus jest moim, a tak samo jak Jezus jest, ma Jehowę swojego Boga i Ojca również. Także... No, a Jezus Chrystus jest twoim Bogiem, Ojcem. Nie. Dlaczego? Nie, wyparłeś Zależy w jakim się Chrystusa. Kontekście, bo jest... Nie, chwileczkę. Wyparłeś się, bo Jehowę masz, albo masz dwójcę. Nie, no ale powiedziałem ci, że Bogiem moim jest Bóg Jezusa, bo tak Jezus powiedział: idę do Boga mego i Boga waszego, do Ojca mego i Ojca waszego, czyli Ojcem naszym jest również Ojciec Jezusa, czyli Jehowa. Ojcem prawdziwym. Ale to, no dobrze, jest tu tak napisane. No to podaj jeszcze jeden werset, który tak o tym świadczy, bo właśnie oni tutaj tylko ten jeden wpisali i ty się opierasz tylko na tym wersecie. No to przeczytaj Jana 17:3. No dobra. Kto tam jest nazwany Bogiem prawdziwym? Ewangelia Jana 17:3. No. Jest napisane: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Nie Jezusa Chrystusa, tylko i Jezusa Chrystusa. Dlaczego pominąłeś? Ale zobacz, to już zrobili... Nie, bo to i to wszystko robi. To wszędzie w przykładach masz i. Z jakiego przykładu czytasz? Ale bo zrobili dwójce, a tu pisze jedynego Boga. Aby poznali Ciebie. Ciebie jedynego Boga, Jezusa Chrystusa. Jedynego prawdziwego Boga, bo są fałszywi bogowie też. I Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, prawda? Czyli to są dwie osobne osoby. Czyli Bóg prawdziwy posłał Jezusa Chrystusa na ziemię, prawda? Ale na odkupienie ludzkości. Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jezus jest Zbawicielem oczywiście, bo On oddał za nas
swoje życie, to No ma prawo właśnie być. i A nawet Jezus jest nazwany, tak, nawet jest nazwany Jezus Ojcem Odwiecznym. A wiesz, dlaczego jest nazwany Ojcem Odwiecznym? Bo tu ale Jezus że jest powiedział się za nazwany, on Ojca. ma być twoim ojcem, nie że jest Nie, nie, nazwany. nie, nie ma być Ma Ojcem być. Odwiecznym. Dlaczego? Dlatego, że oddał za nas swoje życie, No to żebyśmy Jezus mogli oddał za żyć ciebie wiecznie. życie, nie Jehowa. Jezus, i ty do Niego Jezus, tak. należysz. Ale postanowienie Jezus by nie oddał, gdyby Jezus, żeby Bóg mu nie kazał. Bóg postanowił, że po prostu jego syn poniesie śmierć, a on się na to zgodził. Nie to, że on przyszedł, oddał swoje życie. On był posłany przez prawdziwego Boga, Jezus na ziemię. Zgodził się oddać swoje życie, dlatego jest, ale również Jehowa jest No. nazwany Zbawicielem w Biblii. Podam ci werset. Teraz akurat nie pamiętam. Czyli bo Jehowa podjął decyzję o zbawieniu w ten sposób, a Jezus tą decyzję przyjął i oddał swoje życie, czyli do zbawienia ludzkości przyczyniły.